Cześć, cześć, witajcie, witajcie w kolejnym odcineczku na kanale. W kolejnym odcineczku z serwera, z przygód na serwerze. Dawno nie grałem na tym serwerze, był nieaktywny przez dosyć długi czas, a teraz postanowiłem go odświeżyć, bo w sumie czemu nie? I co chciałbym dzisiaj zrobić, to spróbować wybrać się do Endu. Nie wiem na ile mam jakichś surowców w miarę fajnych. Jak skillofa pewnie nie mam, no. No nie. To wiecie co, zrobimy inaczej. Zbierzemy to. Odłożymy sobie shulkera tutaj. I spróbujemy zrobić tym starym sposobem. Tylko trzeba znaleźć gdzieś lawa pulkę. Nie wiem, czy lawa pulka gdzieś tu jest. Kurde, najgorzej. Najwyżej wiecie co? Zrobimy inny plan i pójdziemy klasycznie do kopalni. Chociaż jeszcze sam nie wiem, farma mi w ogóle urosła. Wreszcie. A więc tego się chociaż cieszę. Dobra, ale co my tu właściwie mamy? Ja zapomniałem w ogóle jak ten. Na jakim poziomie ja tu jestem na serwerze? A wiecie co? Nie najgorszym. Chciałbym zbudować coś, co byłoby takiego fajnego tutaj. Jakiś fajny dom. Przede wszystkim trochę ten las wykosić. Bo jest on fajny, aczkolwiek tego lasu jest według mnie o ciupinkę za dużo. Więc pójdziemy sobie. Nie wiem, czy ja mam siekierę gdzieś tutaj. Jest siekiera jakaś? Siekiera. Nie ma. To trzeba będzie. Ja mam iron chestplate'a. Mam założonego iron chestplate'a. Golden chestplate'a. Dobrze. Ale póki tamten mi się nie rozwali, to będę nosił tamten. Potrzebujemy żelazo w sumie. O nie. Nie. Wiecie co, wyprowadzimy go w pole troszeczkę. Hej, creeper. O kurde, są lagi. Shit! Tu zaraz się zabijesz, gościu. On za mną poszedł czy nie? Bo się tak nie orientuje. Szkielet jeszcze? Co jest, kurde? Kurde. Może inaczej zrobimy. Nie! Nie! Jeszcze najgorsze jest to, że tutaj są takie małe lagi co chwilę. Przynajmniej, znaczy, ogólnie FPS-ów ja mam, tak patrząc, mam 59 FPS-ów, więc nie jest źle. W sensie, jak na mój komputer 50 FPS-ów to jest dosyć dużo. A tutaj też trzeba zaznaczyć to, że nie ma zbyt dobrego internetu. Ogólnie. Gdzie jest ten creeper? Kurde, bo jak ten creeper on. No trudno. Chciał mi drzewo przynajmniej. A szkielet nie żyje. Dobra.
Więc wiecie co, ja bym ściął te drzewa dzisiaj sobie w sumie. I postaram się znaleźć jakąś wioskę. Albo ją zlokalizować, jej koordy. Na przykład bym się do niej później udał. Na razie ten odcinek trwa 5 minut dopiero, z tego co ja widzę. Więc... Więc jest tak... Nawet. Nie jest tak strasznie długo. Więc myślę, że może zdążyć mi się udać coś zrobić jeszcze z tych rzeczy. Przyjemnych i przyjemniejszych. Przerobimy sobie trochę drewna. Czy nie, ja we wiosce już ogólnie byłem. Nie pamiętam kiedy, tu już łocie panie. A w ogóle zapewne zastanawiacie się, dlaczego ja ciągle nie wstawiam kolejnego odcinka z Minecrafta Survival. No więc jest ku temu powód i według mnie jest on dosyć dobry, w sensie... Trudno, skaczemy. W sensie chodzi mi o to, że... Chodzi mi o to, że ogólnie nie nagrywam Survivala od bodajże połowy września. Ja mam nagrane już tam kilka kolejnych odcinków, ale nie wrzucam ich, żeby dłużej was potrzymać w niepewności. Czy uda mi się dojść do endu? No i w tej niepewności chcę was przez chwilę podtrzymać, więc będę wstawiał jeszcze przez ten tydzień takie odcineczki bardziej luźne. Na zasadzie to będą takie typowe zapchaj dziurę, żeby były odcinki i żeby to nie był survival po prostu. Bo chcę was podtrzymać właśnie w tej niepewności, czy uda mi się dotrzeć. Tak, nie nagrywałem survivala od dawna. Dużo się zmieniło w ogóle. Z tego co... To co wy widzieliście to był stan na bodajże... Połowę... Kurde, źle położyłem. To co widzieliście to był stan na połowę... Stan na połowę września, więc od tego czasu troszeczkę pobudowałem sobie. Również mam zamiar dać wam ten świat później do pobrania na moim profilu na Minecraft mapy. No i też co do mapki. Co do mapki Escape. To ja ją przechodziłem już jakiś czas temu, aczkolwiek nie jest ona dokończona, ja to muszę jedną rzecz poprawić, więc prawdopodobnie ja bym ją wrzucił na swój profil na Minecraft mapy. Gdzieś w okolicach. Jakoś. Późny listopad albo grudzień. Z do live'ów w ogóle. Bo pamiętam, że kiedyś było dużo live'ów, teraz tych live'ów nie ma prawie wcale. I jest ku temu pewien powód, nawet dwa. Pierwszy powód jest taki, że nie chcę na razie robić live'ów, bo nie chcę kusić YouTube'a po prostu. Pewnie zapytacie mnie teraz o co chodzi. No więc troszeczkę. Jak robiłem live'y jeszcze, tak regularnie w miarę, to puściłem muzykę z prawami autorskimi. Ja wiedziałem, że ta muzyka ma prawa autorskie, ale puściłem ją, bo nie wiedziałem co puścić. I
na tamtym live'ie po prostu. Nie mam więcej drewna, no trudno. Trzeba się wrócić. Na tamtym live'ie YouTube mi zakończył live'a, w sensie algorytm YouTube'a po prostu wyłączył live'a. Wchodzę na podgląd, żeby zobaczyć, czy wszystko się fajnie streamuje. A tutaj patrzcie, live jest wyłączony, live się zakończył. Ja nie zakończałem live'a, więc... Więc mogę się założyć, że to był właśnie ten algorytm YouTube'a. Więc na razie wolę nie ryzykować. Aczkolwiek jeżeli by się udało, jeżeli bym miał wolny 16 listopada, to zrobiłbym wielkiego urodzinowego live'a. Bo w sumie 16 urodziny obchodzi się nie na co dzień. Więc myślę właśnie, żeby nie zrobić jakiegoś live'a wtedy, ale to wszystko zależy od tego, czy miałbym czas, ile tego czasu bym miał. Bo według mnie nie opłaca się robić live'a na krócej niż tak gdzieś z godzinka musi być. Chociaż ja lubię robić takie dłuższe live'y. Więc co najmniej godzinka, ale też nie czujcie się pewni, że to ten live się odbędzie, bo nie jestem pewien. Nie wiem, ile będę miał, jak będzie wyglądał w ogóle mój plan, grafik sprawdzianów za 2 tygodnie, więc to jest jedna duża niewiadoma. Spadaj stąd. Aczkolwiek, jeżeli bym miał czas, no to jak najbardziej mógłbym takiego live'a zrobić i z chęcią zrobię nawet. Dobra, co my tutaj mamy? Coś, co może nam się przydać. Nie mamy drewna, tam to było drewniane. W sensie, właśnie takie, mamy 14 tych. Nie mam siekiery, dobra. Wiecie co? To gdzieś widziałem, pojedyncze jest. Też by się przydało. A mam. A to w sumie nie potrzebuję już tego. No. Więc może być live. Live na pewno będzie i to mogę wam obiecać 31 grudnia. I to mogę wam obiecać, że będzie naprawdę gruby live. Tam przy tym live'ie wszystkie poprzednie po prostu będą bledły. Mam dla was naprawdę dużą niespodziankę na tego live'a jednego. I przekonacie się o tym, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze nie jest ten czas. Aczkolwiek będzie naprawdę grubo. Tutaj mi się wydaje, że możemy coś zrobić, wykopać to głębiej i... Nie wiem, na przykład zrobić tutaj jakieś obozowisko. Bo zejście do kopalni nie, bo kopalnię mam w innym miejscu, ale coś tutaj mógłbym zrobić jakieś. To sobie mi fajnie urozmaicało tutaj przestrzeń. W sumie mam na tyle dużo żelaza, że teraz będę chciał aż je zużyć i to jak najszybciej. Więc takie projekty są mile widziane u mnie. Czy jakiś pomysł, coś chcecie, żebym wykonał, to piszcie w komentarzach. Ja to wykonam, postaram się przynajmniej. No i co, no i nie zrobiłem niczego konkretnego. Mamy 15 minutę filmu, a ja nie zrobiłem nic konkretnego. W ogóle pewnie ciekawicie się, kiedy będzie intro jakieś, no więc robię nadal. Aczkolwiek to też nie jest takie hop-siup. Ja staram się je zrobić jak najszybciej. Aczkolwiek wiem, że mi to zajmie jeszcze co najmniej gdzieś koło... Przy tej ilości roboty, co mam teraz, zwłaszcza z kanałem C14, to mi może zająć nawet do
2 do stycznia czasu, bo nie zajmuję się teraz prawie w ogóle, tak szczerze, tym kanałem, bo pracuję nad właśnie kanałem C14 i trochę mniej, że tak powiem, przykładam się do tych filmów, aczkolwiek to się zmieni. Tylko, że chcę pierw poszaleć co na C14 kanale i później wrócić naprawdę z fajnym sposobem na ten kanał. Ale w taki sposób, żebyście się tego po prostu nie spodziewali. W tym tygodniu w ogóle będą jeszcze dwa filmy. Wracamy do trzech filmów, mam nadzieję, już na stałe. Ale nie jestem pewien. To wszystko zależy od tego, ile będę miał czasu. Teraz mam więcej czasu, więc na pewno uda mi się nakręcić trzy filmy na ten kanał. Jeden będzie znowu story time'em, bo do story time'u nie potrzebuję dużo czasu, więc to mogę nagrać w każdej chwili. I nawet mam ciekawą historię przygotowaną już, ale to wam nie zdradzę. Jeżeli chcecie się dowiedzieć o czym, no to musicie obejrzeć. Dobra, to sobie damy tutaj. Kurde. Tutaj to rozświetlimy. Mam dobry, ciekawy pomysł, tylko że musiałbym skoczyć po deski. I nie chcę używać właśnie tych, bo one są, te dębowe są do tamtego domku, który tam będę budował. Tam będzie domek. Jeżeli ktoś wyłapał moment, w którym pokazywałem koordy w dzisiejszym odcinku, wbiję na serwer IP, macie w opisie, to macie szansę zamieszkać obok mnie. Tylko że właśnie sam nie wiem w sumie, jak daleko od spawna jestem. Nie przypatrywałem się, tak szczerze powiem wam, koordom, tylko FPS-om, więc totalnie, kurde, to ci ja nie mogę. Totalnie nie wiem, na jakich koordach jestem. Raz się zgubiłem, pamiętam, ale odnalazłem to miejsce, jak widzicie. Po małej stresowej sytuacji. Co my tutaj potrzebujemy? To by nam się przydało, ale tego jest za mało. Tego jest stanowczo za mało. Nie mam naprawdę więcej nic. Naprawdę. Really. Wiecie co, bym sobie wziął troszeczkę węgla. Mam węgiel? O, spoko. I sobie bym przepalił to. Tutaj to zamienimy sobie. Damy to. Tutaj to damy tu, to damy tu. No. Tutaj damy jedną sztabkę tego i kurde, bo mam mało patyków. Abym chciał naprawdę w dzisiejszym odcinku skończyć jedną rzecz przynajmniej. Żebym mógł nadać jakiś sensowny tytuł temu odcinkowi. Kurde. Aj, aj, aj. Więc wiecie co, ja bym se to drzewo ściął w sumie. Kilka kolejnych. Na deski. Chyba to w ogóle, ja bym to wykarczował cały ten las. Bo przynajmniej jakąś część, właśnie żeby były tutaj widoki jakieś. Bo na razie to te drzewa mi wszystko zasłaniają. I nawet zasłaniają dom drugiego gracza na serwerze. Bo był już tutaj jeden z graczy. Jeden gracz i zrobi sobie nawet domek. Tylko że te drzewa zasłaniają wszystko. Tyle ja tego mam. No wiecie co? Trochę jest. Stak. Może będą dwa staki. A, o. Lag.
Trudno. Dobra, co my możemy teraz zrobić? Możemy zeskoczyć i se tam wyłożyć dyskami środek tego. Dobra. Tu bym wykopał sobie w sumie o coś takiego. Wiem, że za ładnie to nie będzie wyglądało. Ale jeżeli chcecie, żeby to ładnie wyglądało, to nie na mój kanał. Ja nie umiem ładnie budować. Dobra, tu sobie damy po chodni i wykopiemy też to. I tu bym dał deski, żeby tu było przytulniej. Nie wiem, po co ja tam dobrałem ten kamień, tam z tyłu, o tutaj. Tylko straciłem na tym czas cenny. No trudno. Dobra, wiecie co, jak dobijemy do pół godziny, to dobijemy do pół godziny, trudno. Póki nie zapcha mi się laptak, jest dobrze. A mam nadzieję, że mi się nie zapcha. Teraz to się zleje, więc ja bym potrzebował innego koloru deski, tylko że nie ma tutaj innych drzew! God damn! Kurde, naprawdę nie ma innych drzew! Wiecie co? Mój pomysł tak średnio wyszedł. Ewentualnie mam jeszcze inny pomysł. Widzimy się za chwilę, ja zrobię cięcie i pokażę wam efekt po cięciu. Potrzebuję, ja bym chciał coś skończyć, by mieć tytuł jakiś sensowny na odcinek i główny jakiś motyw przewodni tego odcinka. Aczkolwiek na razie nie mam jak mieć tego tytułu, więc chciałbym na razie zrobić cięcie i pokazać wam, jak to wyszło po cięciu. Żeby móc dać jakiś tytuł, więc widzimy się po cięciu. Dobra, więc to jest efekt końcowy po długiej ilości pracy, naprawdę. Udało mi się zrobić takie miejsce. To jest miejsce dla każdego, w sensie może każdy gracz, jak tylko wejdziecie na serwer i odnajdziecie te koordy, które były tam w którymś momencie pokazane, to jest to miejsce, do którego możecie przyjść i tutaj zabawić. Ale nie możecie, możecie korzystać z węgla, tak, z jedzenia, ale nie możecie kraść tutaj rzeczy takie jak latarnie, wiatki, łóżka, crafting table, piecyk, tego nie możecie brać. Jedyne, z czego możecie korzystać, to właśnie jedzenie, które jest tutaj stawiane w skrzynkach, węgiel, który też tutaj gdzieś dawałem chyba, albo nie, nie, węgiel stąd. Ale łóżek nie możecie zabrać. No i jak gdyby ktoś zabłądził, no to właśnie można korzystać. Nazwałem to przystanią dobrego wędrowca.
Początkowo miał być to dobry mędrzec, ale pomyślałem, że w sumie wędrowiec lepiej brzmi. Więc dzisiaj też tutaj w sumie przenocujemy sobie, bo czemu nie. I tak naprawdę to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i co? I to by było na tyle. Wbijcie jeszcze na serwer, IP macie w opisie. Wersja 1.16.4. Więc tak, trzymajcie się, cześć.